Miło nam Was przywitać na festiwalu. Raczej z sentymentem wspomina harcerstwo ten, kto kiedyś do niego należał. Harcerstwo wychowuje, jest oparte na służbie, samodoskonaleniu i braterstwie. Dziś nie każdy młody człowiek kieruje się i stosuje do tych zasad. Wzorce z zachodu trochę namieszały, ale warto walczyć o to, co dobre. Harcerstwo to jest tak naprawdę przyjaźń. Ja tu poznałam wiele przyjaciół. No już któryś tam rok kolejny w harcerstwie. Daje mi też takie wartości, wiadomo, jednak zbliżamy się bardziej właśnie między ludźmi, między sobą, ale też poznajemy wartości takie jak Bóg, honor i ojczyzna. Myślę, że harcerstwo dało mi wiele i zmieniło mnie jako człowieka, postrzeganie drugiego człowieka i zachęciło mnie do tego, żeby być dużo lepszym i jakby nigdy nie spoczywać na laurach. Ostróda czuwa, organizując festiwal piosenki harcerskiej, turystycznej, żeglarskiej i ekologicznej. Nazwa zobowiązuje do odpowiedniego zachowania na co dzień. Ostródzka organizacja utrwala to, co ważne w życiu. 33. odsłona imprezy wiąże się z dwoma jubileuszami. W tym roku w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stuleciem powstania Związku Harcerstwa Polskiego tematyka patriotyczna nie mogła być pominięta. Było to dla nas bardzo ważne i w takim też klimacie zrobiliśmy wystrój. No i dzisiejszy pierwszy koncert w takim charakterze z gośćmi, z chórem z Miłakowa. Także no, jest to troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Gwiazdą festiwalu był zespół Dom o Zielonych Progach. Podczas koncertu sprzedawano cegiełki na rzecz domu harcerza w Ostródzie, który wychował i nadal wychowywać będzie młodych obywateli w duchu patriotyzmu. Przyszła zima, ponurzy kwiat, pożył świat jasieńko, zginął za nim ślad. W pustym polu zimny wicher dmie, już nie wróci. Zakopali Jasia, twego w ciemny grób, śmierć okrutna.